Witam wszystkich serdecznie. Takie krótkie info o Danielu Magikalu. Co u niego słychać? Wiadomo, na YouTubie ma bana. Na końcu tego nagrania będzie można wysłuchać, odsłuchać sobie, co Daniel Magikal mówił na swoim streamie, tam gdzie prowadzi tego streama, jakie mają zakazy od Ploku Latuly. Czy to jest w porządku? Sami ocencie. Pozdrawiam. Wysłuchajmy. Coś, więc my też chcą usadzić, baobaba chcą usadzić za Mariusza. Nie za Mariusza. O tego Karola. Nie będzie 900 godzin, mama tu mieszka, nie może być streama. Mnie nie ma co ten, odróbki. Będzie stream, jak wrócić wszystko do normy. Na razie wszystko idzie bardzo źle. Dobra, kik, możecie mnie wyzywać. Normalni ludzie powinni rozumieć, że nie da rady zrobić miesięcznego streama po tym, co się dzieje. Okno jeszcze nie jest wstawione. Mama ma zakaz w ogóle udziału w streamach. Jacek musiał się wyprowadzić. No zniszczyli nas, kurde, co wam mam powiedzieć? To ja na to najbardziej cierpię, mama. A no co, niestety no. Był kanał, był stream miesięczny, kanał nam usunęli jeden. Zakazy teraz od policji, od prokuratury. No co, no niestety, no dojechali nas, co mam powiedzieć? Adrianek, to skomentujesz. Adrianowi się powiedziałem w tym zakazie, że mama nie może występować, o Jacku też. Tak, ogólnie powiem wam szczerze, historia jest naprawdę przerąbana i to jest takie wybieranie. Myszko, wziąłem te papiery. To jest takie wybieranie na zasadzie lepsi, gorsi, no i niestety, no jak się uczy. Mama wiedzy na ten temat nie ma. Policja ją zawiozła do prokuratury. Przesłuchali ją, mama się trzęsła bez adwokata nad i nie powiedzieli, że jak pani nie ma prawomocnika, to nie musi pani teraz zeznawać. Wiecie jak to mama się nie zna kurde swoich praw. No jest lipa, a myślicie, że fajnie mi jest tracić wyniki wszystkie i hejt cały czas zostawać. Zrobiliśmy w miesiąc 100 koła, rekordy na YouTubie, rekordy na Instagramie, na TikToku. Wszystko jedło. Ja najbardziej na tym cierpię, mi jest najbardziej...